Huczne rozpoczęcie wakacji było muzycznie, głośno i wesoło. Zespół Baciary zagrał na powitanie lata i przyciągnął na stadion miejski prawdziwe tłumy. Znane hity niejednego porwały do tańca. Oprócz Gwiazdy Wieczoru tego dnia na scenie zagrał również zespół Loka i DJ. Nie zabrakło także programu dla dzieci i ciekawych konkursów z nagrodami. Dębica pokazała, że potrafi się bawić. Pozdrawiamy Dębicę, pozdrawiamy wszystkich mieszkańców z góralskim pozdrowieniem Baciary. Jo-ho! Świetna, dobra impreza. Zajrzyjcie się tutaj naprawdę. I powinno tak być więcej takiej imprezy. Żeby się bawić. Żeby się ludzie bawili. Najciekawszego, no chyba to, że Baciary przyjechały. Gdzieś tam się znajdziecie, a wiecie wam się ja spodoba. Ja tak chcę dla dzieci również. Baciary! Baciary, polska muzyka. Ja tutaj akurat przyleciałam ze Chicago, więc dla mnie to polska muzyka jest dzisiaj taka najciekawsza rzecz. Dębicy trafiło na bardzo wysoką temperaturę. Cały dzień było bardzo gorąco, ale myślę, że i wieczór będzie bardzo gorący. Właśnie w tej chwili zespół Baciary stroi się do występu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji publiczności. Myślę, że będzie wspaniała, super zabawa. Żeby całe lato była pogoda taka jak teraz i no troszeczkę co by było chłodniej, bo bieda wytrzymać za gorąco jest, no nie? Ale myślę, że będzie fajnie. I tak właśnie było. Mieszkańcy długo bawili się na stadionie miejskim. Po zejściu ze sceny Gwiazdy Wieczoru światła na scenie nie zgasły. Imprezę zakończyła dyskoteka z DJ-em. Na rozpoczęcie sezonu kulturalnego zaprosili miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, a także sponsorzy wydarzenia. Yeah.